Zagadnienia jest szef naszych muzyków, pan Andrzej Radzik. Pan Andrzej Radzik opracował aranżację do dzisiejszego wesela. Zapraszamy, panie Andrzeju. Panie Andrzeju, jest pan? Dobra, czekamy. Proszę państwa, to może przy okazji ja tylko przedstawię, że przed dzisiejszym spektaklem bawiła państwa kapela pod kierownictwem pana Jana Sanka, kapela z Niecieczy, Niecieczanie, i rej wodził pan Marian Wójtowicz. Dziękujemy bardzo. Wielkie brawa. Panie Andrzeju, bardzo dziękujemy. Drodzy państwo, to wesele to wielkie przedsięwzięcie, które kosztowało nas bardzo dużo pracy. I chciałam jeszcze wspomnieć o osobach, bez których też nie udałoby się nam tego stworzyć. Pani Marta Cichoń, nasza pani chórmistrz, która nauczyła nas wszystkich nowych melodii, piosenek, przyśpiewek. Pani Marta, prosimy. Cierpliwie przygrywa na wszystkich próbach tanecznych, kiedy uczymy się, kiedy pani Wiesia uczy nas wszystkich kroczków, wszystkich tańców, wszystkich układów choreograficznych. Jurku, zapraszamy. Proszę państwa, ta kolorowa, żywa plama na tej scenie to dzieło rąk dwóch pań, pani Ani Bandyk-Jarmuły i naszej koleżanki z zespołu, pani Agnieszki Słoty. To one własnoręcznie wykonały część strun, które zostały odwzorowane ze starych kostiumów, które znajdują się w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Tarnowie. Wielkie brawa i wielkie dziękuję. Szczególne podziękowania chciałam złożyć osobie, która zawsze jest z nami, która zawsze nas wspiera we wszystkich naszych przedsięwzięciach, pomaga jak może i jest naszą największą szefową, która tutaj dzisiaj jest z nami, pani Agnieszka Okawa. Wszyscy, cały zespół, dziękujemy ci, Agnieszko. Proszę państwa, jeszcze mam jedne podziękowania. Wiem, że długo, ale muszę. Ja osobiście chciałam w imieniu swoim i nas wszystkich też, również i państwa, podziękować naszej koleżance starościnie, dzięki której dzisiaj możemy państwa ugościć. Piekarnia Paweł i Gaweł zasponsorowała nam przepyszne wypieki. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję bardzo wszystkim gościom weselnym za dzisiejsze przybycie. Oddaję mikrofon pani. Jeszcze jedna osoba, nie możemy pominąć, Kasi Kokoszki, kierowniczka zespołu Pieśni Tańca Świeczkowiacy. Mózg tego przedsięwzięcia. Dziękujemy państwu pięknie za cierpliwość, za obecność i zapraszamy na nasze kolejne spektakle, kolejne wesele. Nie tylko ten program, ale jeszcze wiele innych już w maju. Kapelę Serc zapraszamy serdecznie. A teraz
Weselimy się wszyscy, zapraszamy Państwa jeszcze na hol, tam będzie jeszcze trochę muzyki, pobądźmy chwilę razem. Pięknie dziękuję Państwu za obecność, a zespołowi za tę fantastyczną premierę.